Proszę Państwa, mecz dnia, kolejny program. Witamy widzów TVP Sport i oczywiście kanału sportowego. Dzisiaj nie może być inaczej. Proszę Państwa, tutaj nie ma oszukaństwa. Zostało 6 godzin do meczu Polska-Słowacja, więc dzisiaj sensacyjnie to nie. Spotkanie Szkocji z Czechami będzie naszym wyborem i meczem dnia, ale na koniec tego programu porozmawiamy sobie jeszcze i liźniemy troszeczkę temat drugiego spotkania z naszej grupy, które odbędzie się wieczorem w Sewilli. Tak, tej Sewilli, której się tak bardzo obawiamy, jeśli chodzi o temperatury tam panujące w Andaluzji. Dzisiaj Hiszpanie grają ze Szwedami. Jan Mucha w studiu, do niedawna jeszcze bramkarz, do bardzo niedawna jeszcze bramkarz polskich klubów. Nie chcę powiedzieć, że to już lata minęły, ale to rok temu, jakie ty jeszcze broniłeś bramki. Nie, tak wygląda. W ogóle pewno nie, ale dziękuję bardzo. Jan Mucha jest, oczywiście Piotr Nowak, czyli nasz analityk. Człowiek przyjechał do nas prosto z Oksfordu, sądząc po stroju. Widać, że dla ciebie mecz piłkarski to jest święto. Dzisiaj tak. I Krzysiek Stanowski, który... Krzyśku, te ciuchy, już wiemy, nasze, wchodzą do gry kiedy? Jutro. Jutro już w naszym sklepie sportowego. Jutro w sklepie kanału sportowego nasze ciuchy reprezentacji Polski czy Polski jako takiej, a także oficjalne wszystkie mamy już od jutra. Cały sprzęt reprezentacji tak, Polski na Euro. Tego nie, no bo to są starsze rzeczy. Ta koszulka... Do pewnego momentu przynosiła szczęście do meczu Polska-Anglia, który ostatnio na Wembley przegraliśmy 1-2. Gramy dzisiaj o godzinie 18:00 Jano ze Słowakami. Ja najpierw chciałbym ciebie zapytać. Czyli ta koszulka pod godzinę ubrana, widzę. Ta koszulka, żebyście pamiętali doskonale, o której dzisiaj jest mecz. O godzinie 18:00. Jano, nie wiem, jak to jest możliwe, ale macie lepszy bilans spotkań z nami. Nie wiem, jak to jest możliwe. To chyba Piotrek się do tego trochę przyłożył, ale nie mówmy o tym. Ja w tą drugą stronę. Ty w drugą stronę, ty w tę lepszą, tak, ty w to 5-0. Chciałbym ciebie zapytać, jakie są nastroje w Bratysławie, jakie są nastroje w Słowacji? Podpowiem, że twój kolega reprezentacyjny Marek Hamšík sam powiedział, że wcale nie czują się faworytami meczu z Polską. Chyba nie jesteśmy w żadnym meczu faworytem, także bardzo spokojnie podchodzimy do tego meczu. Tak, jak powiedziałeś, bilans jest chyba 4 zwycięstwa Słowacji. Tak, 4 zwycięstwa Słowacji, 3 zwycięstwa Polaków. A ostatnie 3 mecze to są 3 zwycięstwa Słowacji. Mhm. Myślę, że się boimy? Uważam, że nie. Jesteśmy, jak to się powie, w dobrych humorkach. Z tego, co widziałem, co gadałem troszeczkę z chłopakami. Mhm. Bardzo spokojnie do tego podchodzą. Oczywiście jesteśmy tam, nie oddamy punkty za darmo, ale na pewno nie jesteśmy faworytami i to może być dla nas też plusem. A co was usatysfakcjonuje? Co usatysfakcjonuje chłopaków? Remis już, czy tylko zwycięstwo? Myślę, że już jesteśmy tam i to był taki... Tak. Aha, sam wyjazd jest dla was sukcesem, cieszę się. Po prostu trzeba sobie prawdę powiedzieć. Nie zasłużyliśmy na ten awans. Graliśmy naprawdę bardzo źle. Ostatnie 2-3 lata są w wydaniu Słowacji bardzo słabe. Rezultaty ogólnie jest duża krytyka. Awansowaliśmy, mieliśmy dużo szczęścia. Nie graliśmy dobrze w tych barażowych meczach, ani z Irlandią, Północną. Tak. Mieliśmy szczęście, oczywiście. Wiem. Oczy krwawiły od oglądania. Tak, to jest prawda, która jest. I jesteśmy tutaj i 0 do stracenia i trzeba iść od meczu do meczu. Okej, no bardzo się cieszę, że mam cię dzisiaj w studiu. W takim razie, panowie, teraz wy. Pomówmy tak na start o reprezentacji Polski. Wiemy doskonale, co nam podpowiada serce, bo to jest jakby oczywiste. A co nam podpowiada rozum? Piotrek, najpierw zacznę od ciebie. Rozum. Myślę, że oglądając wywiad z Łukaszem Haraslinem, który był moim podopiecznym, myślę, że siłą jest to, że nie mają nic do stracenia reprezentacji Słowacji, że oni znają tych polskich piłkarzy, znają polską ligę na tyle, że mimo wszystko ta znajomość, kto będzie grał, jak będzie grał, gdzie są te słabe punkty, to jest bardzo widoczne, czy może być widoczne w tym meczu. Ja uważam, że nasza reprezentacja dorosła do tego, żeby się wejść i wygrać ten mecz. Bardzo prosto. Tu nie trzeba żadnych komplikacji, żadnych, powiedzmy, taktyki aż takiej, żeby zniwelować, powiedzmy, przewagę drużyny Słowacji, tylko wyjść i po prostu wygrać. Dać sobie, powiedzmy, tą motywację już na przyszłe mecze, wygrać w najwyższym wymiarze. Taki może być. Problem taki, że 6 godzin do meczu, a my wiemy tyle samo, co 6 miesięcy przed meczem. Nie wiemy, w jakim składzie, w jakiej taktyce i w jakiej formie. Tak czekaliśmy, sprawdzaliśmy te mecze towarzyskie, nasłuchiwaliśmy wieści z kadry, żeby ktoś nam jakby rozrysował, jak ta kadra będzie wyglądać w tym turnieju i mam wrażenie, że piłkarze też nie wiedzą i że te słowa Rybusa są aktualne, że trener im podaje skład, gdy wsiadają do autokaru, więc jeszcze nie wsiedli do autokaru, więc też pewnie jeszcze nie wiedzą, w jakim składzie do końca zagrają. Tych znaków zapytania jest szalenie dużo, jak na drużynę, która za moment rozpocznie tak ważny mecz. Wydaje mi się, że nie zdarzyło się, żeśmy przystępowali do turnieju w takiej sytuacji jak obecnie. Bo... Wiesz kiedy? Chyba w 1982 roku, nie mając wtedy możliwości, był stan wojenny, nikt nie chciał z nami grać w piłkę, graliśmy jedynie sparingi z drużynami klubowymi. Była jeszcze większa mgła niż teraz, mam wrażenie. No. Tak, no były te... Nie pamiętasz tego. Nie pamiętasz, bo nie możesz. Ja się rodziłem w 1982, no powiedzmy czytałem o tych czasach, słyszałem co nieco, natomiast no nie chcę wracać aż tak daleko. No tak, trudno ci porównać, tak. Za mojego życia takiej sytuacji nie było, czy to jechaliśmy w, nie wiem, w 2002, czy w 2006 i tak dalej, to zawsze wiedzieliśmy jaki kręgosłup jest tej drużyny, teraz wiemy mało, no ale nie oszukujmy się, z całym szacunkiem dla Janka gramy ze Słowacją, gdybyśmy zrobili mieszany skład obu drużyn, bo czasami dziennikarze bawią się w takie zabawy, prawda? Mieszany skład Polski i Słowacji. To myślę, że jeden piłkarz Słowacji by się w takim składzie znalazł i byłby oprócz niego... Skriniar? Obrońca oczywiście, że tak. Oprócz niego byłoby 10 Polaków. Dlatego no, nie możemy się bać. No, fajnie, że gramy pierwszy mecz ze Słowacją, bo wiemy, że Polska jak rozpoczynała turniej, to jak rozpoczęła go źle, to już potem było tylko gorzej. Natomiast jak w 2016 też mieliśmy takie, można powiedzieć, trochę szczęście w układaniu tego kalendarza, że na początek mieliśmy Irlandię Północną, no to udało się wygrać 1-0 i tak. Potem... Też nie po pięknym meczu, umówmy się. Nie po pięknym meczu, ale wystarczyło wygrać. Umówmy się, szanowni państwo, tak jak tutaj oglądacie sobie ten program, to... Tę część Europy, która nie jest żywo zainteresowana spotkaniem Polska-Słowacja z racji tego, że jest albo Polakiem, albo Słowakiem, ten mecz specjalnie interesować nie będzie. No to jest tego typu spotkanie, trochę jak może jak Macedonia-Austria. No trochę taki mecz. Słyszę w Europie, niektórzy mówią, o takie mecze Polska-Słowacja, Macedonia-Austria pokazują, że format Mistrzostw Europy jest generalnie zbyt rozdęty, że jest zbyt wiele zespołów. Zanim przejdziemy do reprezentacji Polski, bo mam nadzieję, że tutaj przez tych kilkadziesiąt minut przekażemy Państwu taką pigułę ważnych informacji dotyczących jednej i drugiej reprezentacji, że już nie będziecie musieli oglądać innych programów. To zapytam się, myślałem, że pojeżdżę meczu, nie będę mówił. Że już nie musicie oglądać meczu, bo my podamy wynik na koniec. To zapytam ciebie, Jano, o to, co mówi Krzysiek. Ilu zawodników reprezentacji Słowacji uważasz, tak pozycja za pozycję, chociaż gramy inną taktyką, znalazłoby dzisiaj miejsce w tej kombinowanej reprezentacji Polski i Słowacji? Mógłbym powiedzieć, ilu reprezentantów Słowacji by się zmieściło w reprezentacji Polski, bo bylibyśmy w przewadze, umówmy się. Hamšíka byś nie wsadził, tak? Hamšíka chyba nie. No nie. Chyba nie. Już mówię, już że zostaje, już nie jest ten moment. W reprezentacji oldboyów. Dobrze, okej. Aldo Orłów Górskiego powiedział pozycję za pozycją, także no, wiadomo, musisz wziąć Piotra Zielińskiego i Hamšíka. Tak. Okej. Mogę się zgodzić. W tej chwili mamy lepszą obronę, mi się wydaje. Doświadczoną. Mamy tam chłopaków, którzy naprawdę zagrali dużo meczów w kadrze i byli na czy mistrzostwach świata, czy mistrzostwach Europy. I to może być dla nas też ważne. Skriniar, naprawdę świetny piłkarz w tej chwili. Tak. Bardzo dobrze gra. Myślisz, że on w ważnym klubie, a myślisz, że on będzie oddelegowany do Roberta Lewandowskiego, żeby tak, nie chcę powiedzieć 1 do 1 się nim zajmować, ale żeby specjalną miał na niego uwagę, bo pamiętamy Mistrzostwa Świata w 2018 roku, gdy Robert Lewandowski nie pograł sobie za dużo, bo miał takich niemalże plastrów na boisku. Szkoda, że nie wrócił Škrtel, nie, że nie wrócił. On chciał wrócić, bo zakończył swoją przygodę z kadrą i jest kontuzjowany niestety. Nie, Škrtel, który zakończył z Liverpoolu, z tej drugiej części. Tak, on był przymierzany, był dogadany i po prostu doznał kontuzji. I na pewno jakby był Skriniar ze Škrtelem, to Lewandowski miał bardzo trudną rolę. Jest Szatka, którego znamy z polskiej ligi, wiemy co możemy oczekiwać. Jest nadzieja. Tutaj się nie oszukujmy, tutaj my mamy kłopot na tej pozycji. Długo szukaliśmy jakiegoś tam do Skriniara jakiegoś... I nie znaleźliście. I stanęło na piłkarzu Zlecha. I można powiedzieć, że tak, stanęło na piłkarzu Zlecha i też musiał Łukasz wrócić, który zakończył tą kadrę. Tak, i tutaj mieliśmy też kłopoty. Troszeczkę się to ustabilizowało, bo ten zespół jest w obronie doświadczony, ale na pewno są minusy. Tych chłopaki już mają zaraz sobie porozmawiamy. Ale Jano, to ilu piłkarzy? Skriniar i ktoś jeszcze, czy nie? Myślę, że tutaj zostaniemy... Przez pieniądze. Okay, mogę się zgodzić. Okej. Okay. Piotrek, pomówmy o reprezentacji. Muszę tylko jedną rzecz zaznaczyć, że nasi skrzydłowi nie są przekonujący i tutaj ci skrzydłowi Słowacy mogą z naszymi troszeczkę porywalizować, no bo taki Haraslin, kiedy był w formie w polskiej Ekstraklasie, bo on był dość chimerycznym zawodnikiem, czasami grał dobrze, czasami źle, natomiast jak miał taką rundę znakomitą, tak, no to wówczas powołanie do reprezentacji Polski z pewnością by dostał, gdyby. U ciebie grał na wahadle, Piotrek, u ciebie grał na wahadle Łukasz Haraslin. Reprezentacja Polski. Oglądałem wasz program przed momentem, który się zakończył w kanale sportowym Moc Euro i z kilkoma dziennikarzami, z Bartkiem Gleniem, z Przemkiem Rudzkim pokazywaliście ustawienie taktyczne. No właśnie, bo tak trochę cały czas jesteśmy w głębokiej mgle. Po meczu złośliwi powiedzieli, że po meczu ostatnim Polska-Islandia jedyne co wiemy na pewno to to, że Kazimierz Górski obchodzi 100. urodziny i że ma galę organizowaną. To tyle wiemy na pewno. I że na pewno wystąpi Robert Lewandowski, bo to nawet też powiedział Paulo Sousa, żadnej niespodzianki. Na pewno zagra Wojciech Szczęsny, na pewno zagra Piotr Zieliński, na pewno zagra Grzesiek Krychowiak. Myślę, że taka Kamil Glik. Mamy taką piątkę graczy, którzy są, myślę, pewni tego występu. Widziałem, że wasze jedenastki dosyć mocno się różniły. Skupimy się, Piotrek, na drużynie, która wydaje się na dziś, takie mamy przecieki, że może wyjść na spotkanie ze Słowacją. To jest to ustawienie, które za chwileczkę zobaczą państwo z tej naszej kamery z góry. O, tak, najpierw tak sobie na to spójrzmy, że jednak Świerczok obok Roberta Lewandowskiego, co oznaczałoby, że poświęcamy Mateusza Klicha, że on... Przez kogo to jest prognozowana jedenastka? Słucham? Kto tą prognozę zrobił? Wiesz co? Tomek Łodarczyk, który tam jest cały czas... Identyczną wczoraj w Hyde Parku podałem wieczorem i tak się zastanawiam, że to nie są moje przewidywania, które mogą być totalnie bez sensu. Zobacz, Kamil Jóźwiak mógłby wystąpić na skrzydle. Ja wiem, Piotrek, bo dzisiaj pokazywałeś, że jednak nie Jóźwiak, tylko ty ustawiłeś na jednym boku Puchacza, na drugim boku Frankowskiego, tak, że jednak mogłoby to wyglądać tak. I moja drużyna by wyglądała prawie tak jak ta, zamiast Świerczoka byłby Mateusz Klich. O właśnie, tak bym to... Tak, to jest twoja, to jest twój skład Piotra Nowaka. No i jak widać, kilka godzin przed meczem mamy aż tak wiele znaków zapytania i aż tak wiele wątpliwości. Tak wyglądałaby ta moja drużyna, która chyba nawet się pokrywa z zespołem. Jedna rzecz mnie dziwi w tych jedenastkach. Jano, jako że zna tak, mam wrażenie, dobrze tego zawodnika, to być może mnie wyprowadzi z błędu albo mnie poprze. Chodzi mi o rolę Bartosza Bereszyńskiego, bo gdy słyszałem, że będziemy grali z wahadłami, to wydawało mi się, że to jest zawodnik po prostu stworzony do tego, żeby grać na wahadle, że ma wszystkie możliwe atuty. Bo przeszedł z roli napastnika kiedyś do funkcji bocznego obrońcy. Do bocznego obrońcy, że ma absolutnie wszystkie atuty, żeby grać na wahadle. Tymczasem ciągle widzę, że on jest w trójce ustawiany tak na środku i to mnie trochę dziwi, bo to jest niewykorzystywanie jego największych atutów, czyli takiego podłączenia się, szybkości, zdobywania przestrzeni. Mam wrażenie, że on się do tego nadaje. Słyszę w ogóle, że Paulo Sousa jest z nim zachwycony, jeśli chodzi o treningi, że Bereszyński to jest... No to słuchajcie, to pomówmy się razem, Janek i Piotrek, zajmijmy się najpierw tą osiemnastką tutaj na tym naszym boisku, czyli Bartkiem Bereszyńskim, czyli zawodnikiem ustawionym w tej trójce środkowych obrońców jako ten prawy środkowy i jego roli we współpracy. No my stawiamy tutaj na Kamila Jóźwiaka, numer 21. Zanim dojdę do samego składu, zgadzam się z Krzysztofem, jeśli chodzi o wykorzystanie potencjału. Zresztą widzieliśmy to Tomka Kędziorę w tym samym, powiedzmy, w tej trójce, gdzie praktycznie nie włączał się. To są ich bardzo silne strony. I Bereszyńskiego, i Kędziory, który się podłącza i który wchodzi, który idzie. I on ma predyspozycję, zresztą nie pierwszy rok tak może grać. Jeśli chodzi o dwójkę napastników, no ja się skłaniałem ku temu, żeby ten środek pola, żeby Robert Lewandowski, tak mi się wydawało, że będzie tą ostoją, do której można będzie te piłki adresować, ale również będzie miał piłkarzy wokół siebie, czy Mateusza Klicha, czy Zielińskiego, z którym będzie mógł sobie pograć, że te pozycje zaczną się wymieniać, bo jeden i drugi może... że naszą największą zagwozdką jest to, żeby ustawić Roberta Lewandowskiego w takiej komfortowej pozycji, żeby on te piłki w polu karnym po prostu miał. To jest nasza największa... Z drugiej strony jednak bierzemy pod uwagę to, że to, co Janek powiedział, jeśli reprezentacja Słowacji nie ma tak naprawdę czy powiedzmy tych dwóch by było skupionych na Robercie Lewandowskim, dwóch stoperów, tak? Którzy są w miarę silni, którzy są w miarę, powiedzmy, daliby sobie radę. No, Skriniar jest takim człowiekiem. To odciążenie Roberta Lewandowskiego i przesunięcie Świerczoka bardziej do przodu, żeby on zajmował, powiedzmy, tych dwóch stoperów swoją pozycją, żeby oni się zastanawiali, gdzie on jest, a nie gdzie jest Robert Lewandowski. Że Robert Lewandowski może być w różnych miejscach boiska i z tej drugiej linii włączać się do tych akcji, które... Zresztą taką chyba bramkę strzelił z Andorą, jeśli się nie mylę, wszedł z drugiej linii. Tak. Z Andorą jest z Węgrami. Z Węgrami. Z Węgrami. Że dostał tą piłkę, powiedzmy, na 11-12 metr, gdzie już wszyscy wbiegli, on dostał tą piłkę bardziej do tyłu. No, nie mówiąc o meczu ze Słowenią, jeszcze jesienią, kiedy robi rajd w ogóle z głęboko... Tak, także myślę, że to było założeniem trenera Sosy, żeby odciążyć Roberta Lewandowskiego i... Jeśli on też odklejał się od żeby nie było cały czas, że on jest pomiędzy nimi, że dostaje piłkę z tyłem do bramki i już jeden wychodzi stoper, drugi go asekuruje. Także być może to jest to założenie, które może w tym meczu funkcjonować. A co z tym Bereszyńskim? Dlaczego on ma być tu, a nie ma być tutaj? Wtedy musielibyśmy znaleźć, Musielibyśmy, zgadza się. Prawy środkowy Piątkowski. Piątkowski na przykład. Ja jestem, bo wtedy przy Piątkowskim nie odciążasz, możesz mieć już czwórkę, nawet piątkę z lewym, czy to będzie Puchacz, czy Rybus. Wtedy masz, powiedzmy, te wszystkie strefy, jeśli chodzi o defensywę. Możesz to wyżej nawet przesunąć, nie musisz się bronić aż tak nisko, możesz to, powiedzmy, w piątce już możesz bronić się na 30 metrze. Nie musisz tego... Ale chciałbym ciebie zapytać, Piotrek, jakie są kanony bronienia w trzech środkowych obrońców, bo to może być interesujące dla naszych widzów. Czy grając nawet z Kamilem Jóźwiakiem i z Bartkiem Bereszyńskim jako jednym z trzech środkowych obrońców, czy jest możliwe... Podręcznikowo cię pytam, teoretyzujemy, że jednak Bartek Bereszyński włącza się do akcji, właśnie poprzez to przesunięcie, że lewy obrońca wtedy wraca, tam zostaje i tak trójka, a Bartek może się włączyć i współpracować ze swoim wahadłowym. Całe założenie przy tym systemie jest to, żeby zabezpieczyć najbardziej, powiedzmy, piłkarza, który gra w linii pomocy, który jest tym skrzydłowym tak naprawdę, który nie ma inklinacji defensywnych. Tak. Czyli w tym wypadku jest to Kamil Jóźwiak. Tak naprawdę nie mamy lewego pomocnika, który, tak jak nie będziemy wracać do Kamila Grosickiego, ale nie mamy pomocnika z lewej strony, który mógłby, powiedzmy, tą stronę zostawiamy otwartą. Kiedyś ta grała Argentyna z Riquelme, mieli problem z Riquelme i grał Sorin na lewym, powiedzmy, tym wahadle, gdzie ta strona była dla niego otwarta. Oni puszczali wtedy Riquelme jako numer 10, przesuwał się defensywnie do prawego obrońcy. Grali Francuzi z Zidanem i Lizarazu. Tak. Także w tej chwili jest taka tendencja, czy wracanie do tych systemów, które powodują, że to przesunięcie w miarę jest szybkie. Tylko teraz przy włączaniu się, powiedzmy, Jóźwiaka, no Bartek Bereszyński niestety, ale będzie musiał zostawać. Nie będzie wchodził z tego względu, że Maciej Rybus nie będzie, powiedzmy, tym zawodnikiem takiego pokroju, jakim jest, jeśli chodzi o defensywę, Krzysztof. Nie będzie tym zawodnikiem, który, no, powiedzmy, w tej trójce będzie rozgrywał. Teraz, jeżeli do rozgrywania przyjdzie, do samego rozgrywania, to mi się wydaje, że odciążymy Grzesia Krychowiaka od wchodzenia pomiędzy stoperów. Mi się wydaje, że to jest zbyt czytelne, żeby on wchodził do stoperów i wtedy tą piłkę starał się gdzieś dalej puszczać. Myślę, że zostawimy go, żeby ta trójka, powiedzmy, obrońców wprowadzała piłkę. To też jest naszą mocną stroną. Czy nie jest tak, że jak poprzesuwasz, tak jak poprzesuwałeś, że puścić Bereszyńskiego prawą stroną i wejdzie Rybus w linię obrony, no to wówczas jednak przy stracie piłki, przy szybkim przeniesieniu gry na drugą stronę, to mamy gigantyczny problem z lewej strony, bo Moder nie jest typowym zawodnikiem, który tam może sobie hasać, i Rybus w tej trójce środkowych obrońców to też nie jest zawodnik, który... Włosi to wykorzystali, jak graliśmy raz chyba z Włochami w Lidze Narodów, że szli tą stronę, to chyba był Arek Reca jeszcze grał wtedy, że po prostu wykorzystali to, że Piotr Zieliński nie jest pomocnikiem per se, który wraca się, i praktycznie oni tam mieli dwóch, trzech zawodników, piłkarzy, którzy się podłączali. Wykorzystali tą stronę. Mimo wszystko, że tu było to zabezpieczenie, to okazało się, że tu jest po prostu... Tam były duże luki i nagle się to wszystko otwierało w środku. Powiedział Model Zieliński, jasne. Także mi się wydaje, że tu to zabezpieczenie tej lewej strony będzie bardzo ważne, jeśli chodzi o... Ja bym bardziej się skłaniał ku temu, żeby przesuwać jednego z bocznych pomocników, Modera, właśnie do tej strony, żeby tą stronę tak naprawdę zabezpieczyć. Chciałbym Ciebie jeszcze zapytać, Janek, Ty dzisiaj nie dzwoń do trenera, nie opowiadaj tego wszystkiego. Na pewno nie będę, ja tylko chcę, fajnie się tutaj z tym to bawimy, ale dla mnie powstało pytanie, że czy wy umiecie, czy ta kadra umie grać tak, jak pokazujemy. Także nie. Ostatnio, co oglądałem, to nie za bardzo wychodziło w takim ustawieniu i ja mam nadzieję, że tak zagracze. Ja myślę, że to tak jak... Bo ja oglądałem ten Łukasz, ten wywiad z Łukaszem i wiesz, i to przy tym układzie, biorąc pod uwagę, że Łukasz będzie grał Haraslinem, że będzie grał na prawej stronie. On zna i Maćka Rybusa i wie, jak to wszystko funkcjonuje. I tutaj nawet oglądając mecz Słowacji z Bułgarią, mimo że to nie był pierwszy skład, ale mimo wszystko było widać, że Łukasz jest napędzony, że potrafi to robić, wejść w środek, wejść na zewnątrz. Także tutaj, jeżeli zostawimy tylko samego Maćka Rybusa z Łukaszem, może mieć problemy. A ty zgadzasz się ze mną, że to jest piłkarz Haraslin o takim potencjale, że jak ma swój dzień, to w polskiej reprezentacji też by grał? Zgadzam się. Łukasz potrzebuje jeszcze troszkę takiej pewności siebie. Ja starałem się, pracowałem z nim, był wtedy bardzo młody, no bo to było ile, 5-6 lat temu, tak? Był bardzo młody, no tak, chciał grać, trzeba mu znaleźć było pozycję. I ta pozycja, którą mu znaleźliśmy w rundzie mistrzowskiej, praktycznie całą stronę miał dla siebie. On w tych pierwszych chyba 2 meczach strzelił 2 bramki i naprawdę wyglądał wyśmienicie pod względem nie tylko fizycznym, ale były tak i faule na nim, czerwone kartki, żółte kartki. Także był takim piłkarzem, który decydował. No, daliśmy mu Milosza Krasicza, żeby tam lekko go asekurował. Łukasz był nieprzekonany do tego, że musi grać na tym jako prawy obrońca. Pytanie, kto musiał asekurować Krasicza. Ale tak naprawdę był tym jedynym skrzydłowym, który ma dynamit, ma grę 1 na 1. Myślę, że tutaj, tak jak powiedziałem, że jeżeli ja myślę, że Haraslina asekurował Krasicza Mile, a pytanie, kto Mile asekurował. Dobra, Piotrek, jeszcze zanim porozmawiamy o reprezentacji Słowacji, chciałbym, żebyśmy teraz ściągnęli z boiska Świerczoka, czyli numer 24, przesunęli lewego do przodu i właśnie, wchodzi z boku Mateusz Klich. Mateusz Klich, czyli nasza 14-ka, i chciałbym Ciebie zadać takie właśnie pytanie tej natury, znowu dla naszych widzów. Co oznacza gra ewentualnie kolejnego takiego zawodnika w tym trójkącie ofensywnym, czyli Zieliński, Klich albo Kozłowski, no ale stawiamy jednak, hierarchia w reprezentacji jest taka, a nie inna. No Klich, Zieliński, Lewandowski, nie zagraliśmy tak ani razu, niestety, ubolewam, ale co by to oznaczało w tym systemie takie granie? My byśmy mieli przewagę w środku pola i przy włączającym się jednym bądź drugim wahadłowym ten środek pola by decydował o obliczu meczu, jeśli chodzi o przewagę liczebną w samym środku pola. Bo wtedy te sektory boczne, czyli te sektory, które są pomiędzy liniami, by były otwarte. I Piotrek Zieliński i Mateusz Klich potrafią w tych sektorach grać. Zresztą tą bramkę, którą strzelili z Rosją, Mateusz zagrał z tej pozycji, zagrał do Przemka Frankowskiego, który zbiegł. Piotrek Zieliński również potrafi grać na tych pozycjach takich pół, powiedzmy, strefowych, że pomiędzy liniami, gdzie na przykład miejsce... nie najlepiej się znajdował Arek Milik, powiedzmy sobie szczerze, w meczu z Węgrami. Tak. Ewidentnie miał z tym kłopot, żeby między liniami się znaleźć. Ale tu mi się wydaje, że to wykorzystanie właśnie tej piątki, bo nawet przy pressingu ta piątka by była kluczowa, jeśli chodzi o zabezpieczenie tyłów, ale również i przejęcie piłki. Więc właśnie widzisz, dla mnie Mateusz Klich to jest zawodnik nie tylko jako 10, tylko to jest razem z Robertem Lewandowskim pierwszy zawodnik do pressingu, bo to jest piłkarz, który w Lidze to po prostu umie. Nie mamy piłki i on natychmiast robi doskok. Poza tym... No wiesz, Tomek, zawodnik do pressingu, no, presować to musi cała drużyna. Kiedy zawodnik będzie presował, oczywiście, to ale wiesz, mając kogoś takiego jak Mateusz Klich, który jest naprawdę nauczony takiego grania z Lidz, no masz przesuniętą linię pressingu od razu kilkadziesiąt metrów do przodu, no bo masz tego zawodnika już grającego, ja myślę, wiecie co, na tej wyższej pozycji. Paulo Sousa od początku chciał grać 3 napastnikami. Tak twierdził, że będzie to robił bez względu na rywali. Ja w to nie dowierzałem. Potem sytuacja trochę się wymknęła spod kontroli, no bo kontuzje Piątka i Milika sprawiły, że nawet jak chcesz grać 3 napastnikami, to nie ma 3 napastników. Tak. Ale mimo wszystko starał się zawsze tam kogoś obok Roberta Lewandowskiego ustawić, czy to Świerczoka, czy Świderskiego. Gdyby miał Piątka i Milika, nie zdziwiłbym się, gdyby oni obaj wyszli na ten mecz obok Lewandowskiego. I wydaje mi się, że Paulo Sousa od początku miał taki zamysł, że Lewandowski nie może być osamotnionym napastnikiem. Nie możemy dopuścić, że Skriniar go nakryje czapką, powiedzmy, no jest to trudne, ale powiedzmy realne w perspektywie jednego meczu 90 minut i jesteśmy bezzemni. On zawsze chciał, żeby ktoś wokół tego Lewandowskiego krążył i odciągał uwagę, bo wariant z samotnym Lewandowskim ćwiczyliśmy na mistrzostwach w 2018 roku, nie udał się. W 2016 roku, powiem szczerze, też tak się udały te mistrzostwa średnio Lewandowskiego. No oczywiście on był tam wspierany przez Milika, ale też dużo uwagi mu poświęcano. Nie wiem, czy oczywiście możemy sobie tu wszystko rozrysować, że mnóstwo pomocników nasadzamy, ale czy ci wszyscy pomocnicy pomogą Lewandowskiemu? Nie jestem pewien. Janek, a czego się spodziewają Słowacy po naszej reprezentacji? Jakiego ustawienia, jakiej gry? Czy właśnie na Świerczoka Lewandowskiego, czy takiego ustawienia z dwoma ofensywnymi zawodnikami Tak mi się wydaje, no, że z tego co czytałem, chyba zagracze z dwoma napastnikami. Nie jestem trenerem, ani wy sami nie wiecie, co tutaj oczywiście może być duży atut, że nikt nie wie, co my zagramy. Tak mi się wydaje, że też może być tutaj dla trenera też duży problem rozgryznąć, jakim ustawieniem zagracze, w ogóle nie wiemy. Może 5 piłkarzy, kto zagra, reszta to też jakby wielka niewiadoma. Ale na pewno dla nas to ustawienie może być wygodne, bo będziemy grali w defensywie, nie otworzymy na pewno. Może chyba będziemy grali bez napastnika. Ondrej Duda taki piłkarzem, który będzie najbliżej. I będziemy się starali na pewno grać kontry. Tak no to właśnie, Jano, pokażemy teraz już chwileczkę o Polakach, już sobie teraz zamkniemy ten temat. Sekundkę skupimy się na reprezentacji Słowacji. Pokażemy Państwu ustawienie, przewidywalny skład reprezentacji Słowacji wraz z przynależnością klubową tych graczy. To, co tutaj zwraca uwagę Jano, no to właśnie fakt, że Ondrej Duda, piłkarz wszechstronny, ale z Legii go pamiętamy głównie jednak z występów na skrzydle, a nie w ataku. Macie kłopot w napadzie i dzisiaj prawdopodobnie właśnie piłkarz FC Köln wystąpi w roli tej dziewiątki. Tak jest, mamy duży problem w napadzie, nie strzelamy bramek w ostatnich meczach. Szranc, który jest kontuzjowany, na pewno nie zagra w tym meczu. To są właśnie wszyscy napastnicy. Szranc jest w tej chwili kontuzjowany, ma jakiś uraz? Ma uraz, który jest zespołem, ale na pewno nie zagra w pierwszym meczu. Michał Juryś też tego za dużo nie zagrał, już doświadczony piłkarz, ale na pewno mi się wydaje, że nie wejdzie w podstawowym składzie. I tutaj Ondrej, wydaje mi się, że on już kilka meczów taki rozegrał w kadrze. No właśnie mamy go jako napastnik. To jest jego bilans jako napastnika w Köln i w reprezentacji Słowacji. 9 spotkań, 2 gole, 3 asysty. Nie są to złe statystyki, nie jakieś nadzwyczajne. Ale... On to umie grać, myślę, że... Też będzie bardzo ważny, czy Hamšík zagra. Wiadomo, że Hamšík wrócił po kontuzji, trenował tylko... Słuchaj, ostatni mecz rozegrał w maju, strzelając zresztą gola wtedy dla IFK Göteborg, ale to jednak jest maj. To jest maj, też jakby on rozwiązał kontrakt w Chinach. Maj był dopiero co? No, miesiąc temu. Połowa maja, dobra, inaczej. Dwa tygodnie temu był maj. W połowie maja zagrał ten mecz, rzeczywiście, żeby zabrzmiało to lepiej. To jest prawda, ale ponad 3 tygodnie był kontuzjowany, także to też jest jakby wcześniej też nie grał, skończył w Chinach, był u siebie na Słowacji, przez 4 miesiące siedział u siebie, też za dużo nie natrenował i dlatego zdecydował, że ostatni moment był Göteborg i po prostu to zabrał, tak żeby troszeczkę przed tym robić jakimś tam ruchu i coś, jakieś kilka meczów rozegrać, bo to jest dla nas ważny piłkarz. Oczywiście, tutaj już było powiedziane, że dla nas już jest do odboju, a dla nas to już jest cały czas ważny piłkarz, który ma swoją jakość, który rozegrał w tej kadrze bardzo dużo i dlatego wydaje mi się, że ten skład takim idziemy. Słuchaj, na koniec tego programu jeszcze pomówimy sobie o Hamšiku, ale z zupełnie innej strony, bo połączymy się ze Szwecją, gdzie Hamšík kilka ostatnich miesięcy spędził i też będzie ciekawe spojrzenie kogoś, kto pracuje w szwedzkiej lidze na Marka Hamšíka. Ale teraz pozwólcie Państwo, że połączymy się jeszcze raz z Sankt Petersburgiem, bo już kilkadziesiąt minut temu w Mocy Euro spotkaliśmy się z tym sympatycznym dżentelmenem i jego lampą w tle i teraz też chyba go będzie widać. Halo? O! Niemożliwe! Naprawdę? To jest na żywo? Proszę bardzo, w kanałach Petersburgu jedno z piękniejszych miast Europy. Kto nie był, ten niech żałuje. Mateusz Borek, który dzisiaj skomentuje to spotkanie dla widzów TVP w parze z Kazimierzem Węgrzynem. Wiesz co, Mati, już dużo mówiłeś o reprezentacji Polski. Ja bym chciał Ciebie zapytać z pozycji kibica, ale też komentatora, może się czegoś nauczę i dowiem. Jak się przygotować do takiego spotkania reprezentacji Polski? Czy ty się przeładowujesz wiedzą razem z kaskiem, czy wręcz przeciwnie, działasz głównie sercem, emocjami, żeby nie zagadać takiego meczu? Witam serdecznie ekipę. No jak się przygotować? Być w tym pięknym miejscu, zwiedzić miasto, rozmawiać z ludźmi. Muszę powiedzieć, że tu tak naprawdę natrafiłem na biało-czerwoną armię, mnóstwo polskich kibiców, które jest w tym miejscu. Ja jestem w zasadzie tutaj jedynym człowiekiem, który ma szansę się biwał z pracą, także muszę zachowywać się profesjonalnie, trzymać higienę życia. Tomeczku drogi, drodzy Państwo, no to jest taki czas, to jest taki mecz, że człowiek trzyma 20 czy 50 lat, zachowuje entuzjazm nieprawdopodobny, trzeba znaleźć gdzieś tę synergię komentowania rozumem, ale jednocześnie sercem, bo dzisiaj wszyscy chcemy zwycięstwa biało-czerwonych, ale też, jak mawiała Małgorzata Domagali, zarzucając nam, że lecimy na pizzę, nie można jechać na pizzę, tylko trzeba mówić prawdę. Bardzo dobrze wyglądasz, muszę ci powiedzieć, co najmniej tak, jak ty byś był na, jak się nazywa, to jedną ręką trzymał na nartach wodnych. Jakby. Ale przecież tak właśnie jest. Prawdopodobnie tak właśnie jest. Maciej jest człowiekiem wszechstronnym, jak widać. Słuchaj, dźwięk nam nie pozwoli chyba, bo wieje wiatr na wodzie, nie pozwoli nam za dużo porozmawiać, ale mimo wszystko jeszcze jedno pytanie. Jakie są twoje takie ostatnie impresje, twoje, kaska przed tym meczem? Wiem, że jesteście już po porannym spotkaniu ze Zbigniewem Bońkiem, prezesem Polskiej Federacji. I co w trawie piszczy? No powiedz nam po prostu z pierwszej ręki. Przepraszam, nie słyszałem końcówki pytania, natomiast rzeczywiście byliśmy w hotelu Astoria, rozmawialiśmy z prezesem, polscy piłkarze uśmiechnięci. Chcę od razu skomentować jedną, myślę, bardzo istotną informację dla polskich kibiców. Mateusz Klich nie jest kontuzjowany. Mateusz Klich jest od kilku dni w pełnej dyspozycji do trenera. Został wyleczony przez sztab medyczny, podobnie jak Janek Bednarek. Dawno nie było takiej sytuacji, żeby przed pierwszym meczem wszyscy piłkarze byli zdrowi i gotowi do podjęcia rywalizacji. No i bardzo pięknie w takim razie. Mateusz, zostawiamy cię na twoich nartach wodnych. Bawcie się dzisiaj dobrze. Jeszcze coś, widzę, chcesz dodać? Nie, chcę powiedzieć, że bardzo ciężkie przygotowania komentatora do meczu. Pozdrawiam ekipę. Bardzo ciężkie, rzeczywiście pracujesz, warunki pracy skandaliczne, skandaliczne. Dziękujemy bardzo. Mateusz Borek dzisiaj z Kazimierzem Węgrzynem, jak to mówimy, na majku i skomentuje dla Państwa ten mecz pięknie i oby były pierwsze 3 punkty, bo dzisiaj te 3 punkty, Piotrek, to jest dla nas oblig. No to jest, mając za sekundkę mecz z reprezentacją Hiszpanii, potem mecz ze Szwecją, to trochę tak jak mówił Krzysiek. Zacząć dobrze, tak jak z Irlandią Północną w 2016 roku, to jest postawić tę drużynę w kompletnie innej sytuacji przed kolejnymi meczami. Chcecie zapytać inaczej, czy remis, tak jak już pytałem Janka na początku, czy remis dla reprezentacji Polski byłby porażką? Ja uważam, że tak. Krzysiek mówi, że tragedia. Co ty uważasz? Ja myślę, że tak. Myślę, że tak, że te jednak oczekiwania są dużo większe od tej reprezentacji, bo jest starsza, bardziej doświadczona po tych ostatnich mistrzostwach Europy, po mistrzostwach świata. No, powinniśmy oczekiwać więcej od reprezentacji Polski mimo wszystko. Słuchaj, teraz pytanie do was obu. Gra w piłkę, jak to lubią mawiać trenerzy, składa się z kilku aspektów gry. Jesteś przy piłce, jesteś bez piłki i te fazy przejściowe. Po odzyskaniu piłki i po stracie, jak się drużyna organizuje, tutaj wiemy, że mamy trochę problemów. No i są dodatkowo jeszcze stałe fragmenty gry. I o nich chciałbym was zapytać, zarówno jeżeli chodzi o reprezentację Słowacji, i o reprezentację Polski, bo za chwilę pokażemy wam takie zestawienie, jak to wygląda w przypadku obu tych drużyn narodowych. Jak my tutaj wyglądamy, panie Piotrku, jeśli chodzi o reprezentację Polski? No i powiedzmy sobie już tak, cytując Matego, bez picu, czy Małgorzatę Domagali, bez picu. Jak my wyglądamy przy stałych fragmentach gry w ofensywie i w defensywie? Te ostatnie mecze kontrolne nie napawały optymizmem, jeśli chodzi o stałe fragmenty. Bo widzimy, ile bramek pada po stałych fragmentach gry na tych mistrzostwach. Z drugiej strony mamy na tyle jakości, żeby się, powiedzmy, jeśli chodzi o ofensywę, żeby te stałe fragmenty gry nie były tylko jedyną bronią, którą mamy. Bo uważam, że powinniśmy grać w piłkę, mamy materiał na to, jakość na to, żeby sobie bez dodatkowych, powiedzmy, stałych fragmentów gry, które będą główną częścią naszego planu, żeby nie były główną częścią naszego planu, tylko gra, którą prezentujemy. gra bez piłki. Piotrek, tak jak ja wiele razy mówiłem... To nie jest główna część naszego planu, bo to widzimy z ostatnich spotkań. 90 minut piłkarz gra. W ciągu 90 minut piłkarz ma piłkę przy nodze w ciągu 3-4, tak, maksymalnie 5 minut. Czyli co zrobisz z tymi 85 minutami? Jak będziesz grał? Jak będą piłkarze wychodzić na pozycję? Jaki jest ruch bez piłki? Gdzie otworzyć strefy, gdzie będziesz miał przewagę liczebną? To jest najważniejsze. Jak się poruszać? Jak wychodzić na pozycję? Jak ta piłka będzie krążyć? Czy mamy, powiedzmy, możliwości do ataku pozycyjnego? Stałe fragmenty gry są tylko dodatkowym, powiedzmy, powinny być dodatkową częścią tego planu, ale nie przewodnią częścią tego planu. No. Mimo wszystko, jak widzimy, wszystkie imprezy mistrzowskie w ostatnich latach pokazują, że procent goli, które padają po rzutach rożnych czy po rzutach wolnych, no po prostu wzrasta. Ale widzieliśmy wczoraj prezentację Holandii. No chciałbym, żebyśmy byli taką Holandią i Ukrainą. W pewnym momencie komentator powiedział, dobrze, że Blind nie idzie do kornera, bo z 40, które wykonał wcześniej, tak, nie padła żadna bramka. Także to nie jest dla nich myślą przewodnią. Dla nich jest myślą przewodnią granie w piłkę i wykorzystywanie, powiedzmy, tych stref, które się dla nich otworzą, wykorzystywanie potencjału skrzydłowych, wahadłowych, środkowego napastnika, bo to jest esencja futbolu. Jano, jak wyglądają stałe fragmenty gry u Słowaków? Bardzo ważny element w tym momencie, strzelamy bramki. Ostatnio zdobyliśmy dużo z tych dośrodkowań, z rzutów rożnych i na pewno wiem, co mam informację, przygotujemy się na to i będziemy na pewno chcieli coś ugryźć. Tak. Rozumiem, że też, na pewno Słowacy oglądali też mecz Polski z Islandią i widzieli, jak straciliśmy jedną z bramek. No na pewno w tej chwili nie jesteście w idealnym momencie co do obrony, co do bronienia stałej fragmentu gry i na to mamy typologicznie dobrych piłkarzy. Od Skriniara, Kucku, dobre dośrodkowanie, jak Hamšík to tam dobrze rzuci, to możemy z tego coś wykorzystać. Nawet Oldboy czasem coś ze stojącej piłki. Do stojącej na pewno coś rzuci. Słuchajcie, drugie spotkanie naszej grupy to zostanie rozegrane dzisiaj o godzinie 20:21 w Andaluzji, w Sewilli. Reprezentacja Hiszpanii zmierzy się ze Szwedami. Jeśli słyszeliście, jeżeli oglądaliście dzisiejszy program Moc Euro, no to wiecie, że Szwedzi wcale nie czują się takimi kopciuszkami przy okazji Hiszpanów. Wspominają ich ostatni mecz, kiedy prowadzili 1-0 i stracili gola w końcówce spotkania przeciwko reprezentacji Hiszpanii. Połączmy się teraz z kimś. No właśnie, jestem ciekawy, czy Państwo wiecie, że jest ktoś taki w ogóle w Polsce, bo nie jest osobą powszechnie znaną. Ten gentleman na Państwa ekranach, który się do nas uśmiecha spod wąsa, to Bartosz Grzelak, pierwszy trener szwedzkiego klubu Aik Solna pod Sztokholmem, bo Solna to, jak rozumiem, Panie Bartku, jest osobna miejscowość. Mówi się o Was Aik Solna, a nie Aik Sztokholm, prawda? Tak, to jest bardzo ważne dla naszych kibiców, że to jest Aik Solna. To będziemy się tego bardzo mocno trzymali. Aik Solna, pierwszy trener drużyny Aik Solna, Bartosz Grzelak. I zapytam najpierw o Szwecję. Jaka jest sytuacja, nazwijmy ją sanitarna, w drużynie narodowej? No bo wiemy, że Dejan Kuluszewski to jest kolejny zawodnik dotknięty pozytywnym testem na COVID, czyli okazało się, że jest chory. I Szwedzi podobnie jak Hiszpanie przed kilkoma dniami wcześniej z Busquetsem, no mieli małe zamieszanie. Czy to zamieszanie jest małe, tak jak u Hiszpanów, bo tam się już wszystko wyprostowało? Oni znowu wrócili do pełnego, intensywnego treningu. Jak jest u Szwedów? Chyba sytuacja jest taka sama u Szwedów jak u Hiszpanów. Ten zeszły tydzień był bardzo trudny dla drużyny. Oczywiście się obawiali, że może więcej będą mieli tych cases z COVID, ale jakoś to te sygnały, co ja dostaję, że wszystko jest w porządku teraz. Jak ci Szwedzi, w jakich nastrojach jest reprezentacja Szwecji? Bo my tutaj sobie rozmawiamy o Słowakach, o Polakach, a jakie pan, nadstawiając ucha to tu czy tam, jak czuje, jak się mają trzy korony przed meczem, no jednak z faworytem naszej grupy, z Hiszpanami? No oczywiście, to jest bardzo trudny mecz. Szwecja ma oczywiście bardzo duży szacunek do Hiszpanów, ale próbują, widzę w każdych wywiadach teraz, no, trochę mięśnie pokazać, że się ich nie boją. Wczoraj mieli trening o drugiej w ciągu dnia, jak było gorąco w Sewilli, żeby pokazać Hiszpanom chyba, że się nie boją pogody. No ale tak, atmosfera taka jest tu, że wiemy, że nasza reprezentacja w ostatnich może 3-4 latach bardzo dobrze grali przeciwko tych największych krajów i dość optymistycznie, bym powiedział. No właśnie, zapytam o tę temperaturę, o tę pogodę. Tak się składa, że tutaj współpracuje z nami blisko Wojtek Kowalczyk, który swoje lata spędził w Sewilli, a jego córka do dzisiaj mieszka w Sewilli i on nas bardzo straszy przed tym miastem. Andaluzja o tej porze roku to jest 40 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Dość powiedzieć, że kiedy Sevilla czy Betis rozgrywały swoje mecze w ostatnim tym pandemicznym sezonie o tej porze roku, w czerwcu czy w lipcu, mecze były ustawiane na godzinę 23, no bo po prostu wcześniej się nie dało grać w piłkę, bo zatykało, było aż tak gorące powietrze. Wy dzisiaj gracie o godzinie 21, my w sobotę też zagramy o 21 z Hiszpanami, więc to będzie dla nas taka dobra lekcja poglądowa, co się dzisiaj wydarzy. Pana zdaniem to będzie miało wpływ? Jakie są głosy ze szwedzkiej strony? No oczywiście, jak się gra przeciwko Hiszpanii, to też trzeba oczekiwać, że będą posiadały piłkę w długich momentach tego meczu, więc dla Szwedów na pewno będzie bardzo ważne kontrolować ten momentum tego meczu, kiedy można mieć małą kontuzję może, to jest doświadczona drużyna na boisku, co Szwedzi mają, to na pewno jakoś o tym rozmawiają, jak mają skontrolować tempo tego meczu. To oczywiście przeciwko Hiszpanom to będzie bardzo trudno z ich grą ofensywną, ale jestem przekonany, że Jan Andersson ma plan na to. Ostatnie pytanie o Marka Hamšíka, czyli Słowaka, którego my dzisiaj spotkamy na boisku. Pan miał go okazję oglądać przez ostatnich kilka tygodni. 17 maja Krzyśku rozegrał ten mecz. Sprawdziłem. Bardzo dawno. No to posłuchaj. Dzisiaj jest 14, miesiąc temu. Ja nie rozumiem, o co ci chodzi. Ostatni mecz 17 maja to był mecz między IFK a drużyną Sirius, tak, jeżeli nie przekręcam nazwy. 2-2 i piękna z dystansu gol strzelony przez Marka Hamšíka. Dokonał odważnego kroku, Jano, bo rozwiązał bardzo intratny kontrakt, gdzie zarabiał, podejrzewam, góry pieniędzy w Chinach, w drużynie Dalian Pro, żeby przyjechać do Europy i grać w Göteborgu, w IFK. I jak on się tam zaprezentował? Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądała ta największa gwiazda reprezentacji Słowacji ostatnich lat? Trzeba powiedzieć, że w momentach było widać, że Hamšík ma niesamowity poziom, ale to było, bym powiedział, że było widać, że nie był w formie, jak tu był i szukał tą formę. Więc nie było tak, że jak wchodził na boisko, że IFK Göteborg błyskawicznie grali ofensywną piłką albo coś takiego. On był w drużynie, co też trochę walczyli, żeby znaleźć swoją grę i swoją formę, więc może to nie był najlepszy moment dla niego, żeby dojść do Göteborga, ale było widać, że on szukał swoją formę, ale tak powoli to się jakoś to rozwijało i myślę, że było wiele lepszy pod koniec sezonu w Göteborgu niż na początku. Bardzo dziękujemy, to jest bardzo optymistyczna dla nas informacja. Jednak Oldboy, Jano, bardzo się z tego powodu cieszymy. Panie Bartku, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Wiem, że skrócił pan trening swoim zawodnikom, bo jesteście normalnie w treningu, żeby móc wystąpić z nami. Mam nadzieję, że... Tomek, ale dodaj, że z 3 godzin do 2:40. Właśnie, o to chodzi. Panie Bartku, bardzo dziękujemy i mam nadzieję, że się połączymy jeszcze z panem przy okazji następnych spotkań, a na pewno przy okazji meczu Polska-Szwecja, który będziemy rozgrywali na koniec, kiedy to my awansujemy do 1/8 finału kosztem Szwedów. Umówmy się, że tak to właśnie będzie, bo my już oglądaliśmy te mistrzostwa. Bartosz Grzelak razem z nami. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. I dobrego oglądania. Dziękuję. Również dzisiaj tych spotkań. Bartosz Grzelak, dodajmy, człowiek, który mając 8 lat wyjechał z Polski, spędził w Szwecji całe swoje życie i tam przejął drużynę ekstraklasowego Aik Solna. Zobacz, a język perfekcyjnie. A język bardzo pięknie, to prawda. To się prawie widać, jak że sympatyczny człowiek. Mam nadzieję, że kiedyś go zobaczymy w polskiej ekstraklasie, żeby trochę nowej myśli tutaj wprowadzić, nowej krwi. Słuchajcie, 3 minuty do końca tego programu, to chciałbym was zapytać już tak trochę podsumowując to, co nas czeka o godzinie 18. Jakie są kluczowe momenty? Gdzie ten mecz, mówię o Polska-Słowacja, się rozstrzygnie? Twoim zdaniem, co ma kluczowe aspekty i co będzie miało kluczowe znaczenie dla jednych i dla drugich? Janek Mucha. Myślę, że wielka niespodzianka nas w tym meczu oczekuje. Nikt nie wie, jak zagra Słowacja, nikt nie wie, jak zagra Polska. Bardzo trudne pytanie, także... Tylko takie. Ja to rozumiem. Ja też jestem będę oczekiwał tego meczu z niecierpliwością, bo naprawdę nie wiem, czy jak zagra ta moja kadra, także wierzę, że 1-0 wygramy. Odetnijcie mu mikrofon, przepraszam. Po jakiejś udanej kontrze pozostałego fermentu. Myślę, że na więcej nas nie stać w tej chwili, to jest prawda. Bo ten zespół się nastawi na kontrę, jak rozumiem. Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. Nie jesteśmy w danym momencie, duża krytyka ostatnie kilka meczy. Jedna wygrana z Rosją, na tym można co zbudować. My też mamy ostatnio jedną wygraną, ale z Andorą. No, dlatego, tak jak powiedziałem, bardzo trudno tutaj coś w ogóle typować. Umówmy się, że ta wygrana wasza z Rosją to też nie jest jakaś historia najbliższa. Tutaj się już chyba ze mną zgodzisz, bo to jest marzec. A nasza z Andorą to kiedy? Okej. Piotrek, twoje... Ja myślę, że... Nie będę powtarzał pytania, wiesz. Ja uważam, że powinniśmy wygrać przekonywująco. Dla naszej, powiedzmy, mentalności, dla tego, jak ta droga, powiedzmy, dalej będzie wyglądać, jeśli chodzi o te mistrzostwa Europy. Powinniśmy wygrać przekonująco i z dobrą grą, a z tymi wszystkimi niespodziankami czy znakami zapytania, które po dzisiejszym meczu już nie będziemy mieć aż tyle. Krzychu? Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie wygrali, ale nie wyobrażałem sobie też, że tego sparingu z Islandią nie wygramy, więc... Wszystko jest na szczęście możliwe. Sparingi nie mają kompletnie, ale to kompletnie żadnego znaczenia. Proszę Państwa, dzisiaj o godzinie 20 będziemy mądrzejsi albo będziemy mieli jeszcze większy mętlik w głowie, jedno z dwóch. Bardzo dziękuję za ten program. Kolejny mecz dnia już jutro i jutro wybierzemy sobie chyba, weźmiemy na tapet Francja-Niemcy, bo to będzie rzeczywiście takie spotkanie... Być może jeden z najciekawszych spotkań pierwszej rundy całego turnieju. Po mojej lewej Jan Mucha, który był brany pod uwagę jako trzeci bramkarz reprezentacji Słowacji, a może nawet pierwszy bramkarz. Kto wystąpi w bramce? Dubrawka? Duszan Kucjak? Kto tam będzie? Czy Rodak? Na pewno Dubrawka. Dubrawka. Okej, 46 występów w drużynie narodowej Jano Mucha. A ile dobrych? Myślę, że kilka było. Okej, okay. Tak się wygłupiam. Piotrek Nowak, bardzo dziękujemy. Człowiek, który w meczu Polska-Słowacja 5-0 swoje też zrobił. To był 1995 rok. Gratulacje. I Krzysztof Stanowski, który nic dobrego dla reprezentacji polskiej nie zrobił. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się, oglądamy. Do zobaczenia.